invită pe la Sabovego, la Vașa Club, și Alfred Dracu, invită pe la Nitaua, bardzo proszę panów przewodniczących klubów o zdyscyplinowanie swoich członków radnych klubów, aby móc wznowić obradę 67. sesji Rady Miasta Krakowa. Witam serdecznie pana Jerzego, który zbił budkę. Tak jest, dostał pewnie jakiś dyplom. Rozumiem. Pan Adam Migdał, klub przyjazny Kraków, niegotowy. Czy klub przyjazny Kraków jest gotowy do zrobienia obrad? Dziękuję. Klub PiS-u, nie widzę pana przewodniczącego klubu. Rozumiem. Klub Platformy gotowy? Proszę państwa, zatem wznawiam obrady 67. sesji Rady Miasta Krakowa i przechodzę do kolejnych punktów naszych obrad. Proszę państwa, pierwsze czytanie. Wyrażenie zgody Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddziału Hutnictwa Zadań Stali w Krakowie, siedzibą w Krakowie, Rzędze Centrum C na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na stronie internetowej www.kraków.pl. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, dokument 1140, pierwsze czytanie. Referuje już obecny przy mównicy pan sekretarz Paweł Tańczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ta sprawa była już pozytywnie opiniowana przez Komisję Główną, Rada z organem właściwym do wyrażania zgody w tego rodzaju sprawy. Dziękuję. Proszę Państwa, czy mamy w tej chwili jakieś stanowiska Komisji Klubów? Otwieram tę dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 19 lutego, godzina 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 21 lutego, również godzina 15. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zwolnienie.